podejmuje atak na pozoranta, próbując za wszelką cenę go zatrzymać. I do momentu wydania komendy przez przewodnika pies cały czas napiera na pozoranta. Odwołanie psa od pozoranta, który w tym momencie jest obezwładniony. Ten pies, pomimo tego, że wygląda dosyć groźnie, jest psem, który na co dzień jest bardzo sympatycznym psem, bawi się bez problemu z dziećmi. Na dopiero komendę przewodnika pies podejmuje atak. Czyli przewodnik, widząc, że jest zagrożenie, już bezpośrednie wydaje komendę psu.